Cześć, zapraszam Was dzisiaj na nowy filmik i będzie to Open Box z Zary. Jak wiecie, na wyprzedażach, jak zaczęły się wyprzedaże, zamówiłam sobie w dwóch partiach ubrania i mam tutaj te dwa kartony. Otworzyłam je, natomiast zobaczcie, ubrania są niedaruszone, więc nie wiem, jak one wyglądają w rzeczywistości. Teraz Wam je pokażę i przymierzę i zobaczymy razem, czy są warte w ogóle zakupu, czy lepiej będzie, jak je oddam. To się okaże za chwilę. Natomiast nie wiem, który karton zamówiłam jako pierwszy, bo ja część zamówiłam tego dnia, kiedy zaczęły się wyprzedaże, a drugą część chyba następnego dnia, więc no nie wiem, po prostu losowo wezmę pierwszy ten karton i zaczynamy. Jestem bardzo, słuchajcie, ciekawa. Otwieramy. Akurat trafiłam na tą drugą przesyłkę i słuchajcie, pierwsza jest bluzka. Jest to bluzka taka z odsłoniętymi ramionami. Jest ona lniana i to było dla mnie bardzo ciekawe, bo ja ogólnie bardzo mi się, ja Wam mówiłam już ostatnio, że bardzo mi się podobają te lniane ubrania, natomiast chciałam zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. No, na modelce wyglądała przepięknie, ale ja nie wiem, czy ta M-ka, słuchajcie, ona nie będzie to jest sama łaska dla mnie, Jezu. Ja zawsze, słuchajcie, tych bluzek obawiam, że one będą mi się podsuwały do przodu, czy do przodu, do góry i jestem ciekawa, jak będzie z tą. Ona nie jest jakaś mega długa. Kosztowała w oryginalnej cenie 99 zł, to jest M-ka, natomiast ja zapłaciłam za nią 59 zł. No, zaraz ją przymierzę, więc zobaczymy ją, jak wygląda na mnie. Kolejna rzecz to jest, o matko, co to jest? Słuchajcie, piękny biały t-shirt był na stronie. Zobaczcie, co przyszło. Nie dość, że to jest żółte, bo ściana jest biała, to widać, jaki to jest odcień. To jeszcze, to jest brudne, słuchajcie, zobaczcie. Nie wiem, czy to zauważycie, to jest brudne od jakiegoś podkładu. I to jest taki materiał a la dresowy, ale taki, słuchajcie, jak taka szmata dosłownie. Sorry za określenie, ale to inaczej tego nazwać nie można. To jest, zobaczcie, tu brudne. Nie wiem, czy to zauważycie. Chcę, żebyście zobaczyły, jak wyglądają ciuchy z Zary, jak przychodzą. Znaczy, jaka krecha jest tutaj przez środek. O nie, ja tego w ogóle nie będę mierzyć. Ta bluzka kosztowała w normalnej cenie, to jest LK, 49 zł, natomiast ja za nią dałam 29. Szczerze Wam powiem, wzięłam ją tylko dlatego, że brakowało mi do darmowej przesyłki, ale gdzieś tam liczyłam, że mimo wszystko będzie dobra. Ona od razu odpada. Kolejna rzecz to jest koszula. Jest to koszula z takiego śliskiego materiału, taka trochę oldschoolowa, bym powiedziała, natomiast strasznie mi się spodobało właśnie ten kolor, że ona jest granatowa w kropki białe. Ja jako taką koszul nie mam i tak pomyślałam, że jedną mogę mieć taką właśnie bardziej elegancką, bo ona jest trochę piżamowa, ale z drugiej strony taka elegancka i bardzo mi się spodobało to, że ona ma takie guziki tutaj naokoło, w sensie i na rękawach. I właśnie tutaj z przodu, tak jakoś to fajnie wyglądało. Ja w ogóle na początku, jak spojrzałam na stronie, to ja myślałam, że to jest marynarka, a to jest po prostu koszula i ona jest w rozmiarze M. Oryginalna cena 109, ja za nią dałam 69, ją też przymierzę. I spodnie, na które bardzo liczę, słuchajcie, bardzo, módlcie się, żeby miały prosto nogawki. W kolorze takim, już widzę, że one są jakieś małe. Rozmiar 30, o Jezus, 8. O mój ty Boże, nie wiem, słuchajcie, czy ja w nie wejdę, to są rurki, bardzo chciałam taki kolor rurek z wysokim stanem, to są, one się nazywają, to jest kolor antracyt, czarny antracyt czy antracyt, fajne duże kieszenie z tyłu, ale powiem Wam szczerze, ja nie wiem, czy ja w takie 38 wejdę, tyłek jak tyłek, ale nogi nie wiem. No dobra, zakładam te rzeczy na siebie. Zacznijmy może od tej bluzki, którą już widzicie. Niestety nie jest ona zbyt wygodna. Sam w sobie len nie jest miły w dotyku i taki jest średni dla skóry, ale ja i tak bym, słuchajcie, gdyby ona inaczej leżała, bym ją zostawiła, bo mi się podobają lniane ubrania, tak żebym jakoś przełknęła to, że nie jest może najmilszym materiałem świata, ale zobaczcie, jak ona wygląda. Jeszcze jak tak stoję, to jest pół biedy. Ja mam teraz też czarny stanik, więc wiecie, na to też nie patrzcie. Natomiast ona ma taki krój, nie to, taki trochę nietoperz to jest, że zobaczcie, jak ja tylko chcę podnieść ręce, to nie dość, że to mi spada, to jeszcze tu mi idzie do góry i tak jakoś, nie wiem, ja jakbym zostawiła tą bluzkę, to podejrzewam, że tylko po to, żeby w niej stać, bo ja bym się bała w niej ruszać, no bo jak? Tutaj nie można żadnego ruchu wykonać, ani do przodu ręki, bo zobaczcie, wszędzie się podnosi, o Jezu, bardzo, słuchajcie, niewygodna bluzka, na pewno idzie do oddania. Natomiast spodnie, wiecie co, wcisnęłam je, bo one nie są jakieś specjalnie małe, jak się okazało.
One potrzebują na pewno tego, żeby w nich się przejść, pochodzić przez chwilę i myślę, że się dopasują do sylwetki, są ładnie skrojone i chyba je zostawię. Jakoś tak mam wrażenie, że całkiem spoko wyglądają. Tylko mówię, są jeszcze takie póki co, wiecie, jak po praniu spodnie, więc chwilę trzeba w nich pochodzić i zaraz zobaczę w sumie co z nimi. One kosztowały, nie wiem czy wam powiedziałam, rozmiar 38 i kosztowały 69 zł ze stówy chyba były przecenione, także poszło oczywiście bardzo szybko. Więc było kolorów też mega dużo, bo chyba z 10, a już nic nie zostało na stronie. Oczywiście czarne, takie typowo czarne poszły jako pierwsze, a te... No a te już następnego dnia, także ja się załapałam i chyba je zostawię. No bo w sumie jak tak chodzę, to nie są jakieś mega niewygodne. Także dobra, tak to wygląda i teraz jeszcze założę tą koszulę w kropki. No zobaczcie, jaki ta koszula ma dekolt. No to jest jakieś niepoważne. Na stronie tak to nie wyglądało, a tutaj, no patrzcie, w ogóle bardzo źle się zapina, ponieważ pod spodem są takie plastikowe guziki i trzeba trafić nimi w tą dziurkę od, wiecie, od tego materiału, który idzie tam pod spodem. I ten materiał jest śliski i bardzo ciężko się zahacza, dlatego mam zahaczony tylko jeden u góry. Ale zobaczcie, no gdzie z takim dekoltem. Ogólnie koszula jest ładna. To jest poliester, więc w niej jest na, no, ciepło. No czuć nawet teraz, jak założyłam, że jest ciepło. Wygląda jeszcze bardziej jak piżama przez ten dekolt. Jakby ten dekolt był trochę mniejszy, to podejrzewam, żebym ją zostawiła, dlatego że wymyśliłam sobie, żebym założyła do niej niebieskie jeansy. Tutaj bym schowała trochę spodnie do tego trampki, naprawdę by fajnie mogło wyglądać. Takie przełamanie elegancji i stylu sportowego. No ale w takiej sytuacji, no słuchajcie, gdzie ja pójdę z takim dekoltem? Do roboty? Nie. Nawet chyba bym do pubu nie poszła, bo ja nie lubię takich dekoltów, także... No sorry, ta koszula też niestety, ale idzie do oddania. I co? Może od razu, jak już jestem ubrana, słuchajcie, to otworzymy sobie drugą paczkę. Znaczy ona jest otwarta, tylko wam pokażę. To jest to pierwsze zamówienie, także zobaczymy, co z tego zamówienia się trafiło fajnego, a co nie. Czekajcie, muszę położyć, bo jedną ręką ciężko. I to mam znowu koszulę. Słuchajcie, bardzo chciałam... O Jezus. Bardzo chciałam... kupić jakąś koszulę, taką do chodzenia właśnie teraz, jak jest trochę chłodniej, ale żeby nie nosić takich koszul flanelowych, wiadomo, chociaż już nawet flanelowej nie mam, tylko jedną taką z czarno-czerwoną schemu, ale ona też jest taka niewygodna. Dlatego wzięłam sobie koszulę lnianą. Ja nie wiem, czy to jest 100% len, zaraz wam powiem, ale jakoś tak mi się spodobała i stwierdziłam, że wezmę. To jest bawełna i len. No to taki skład, powiem wam, no letni bym powiedziała. To jest koszula oversize, więc ona jest oversize'owa. Znowu wygląda trochę piżamowo, no ale dobra, to jest kwestia stylizacji na pewno. Jak widzicie, ma takie delikatne paski granatowe. Rękaw taki niby 3/4 wygląda, ale z racji tego, że ona taka szeroka, to się okaże, czy to jest 3/4. I tak sobie wymyśliłam, jakbym ją założyłam, że to takie spodnie, jakie mam teraz na sobie. I czarny stanik. Nie do pracy, po pracy, żeby tak sobie nosić. Także to zaraz przymierzę. Ona kosztowała, że to jest rozmiar M. Normalna cena 109, ja za nią dałam... Boże, 50 zł? Coś takiego. Napiszę wam gdzieś tutaj, bo ja naprawdę nie pamiętam. Druga jest bluzka, która, kurczę, chyba też będzie za duża. Tak ona wygląda. Ja już ją oglądałam kilka razy w sklepie, ale w ogóle nie zwróciłam uwagi na rozmiar. I wzięłam standardowo tą M-kę, ale ja nie wiem, czy ona nie będzie za duża, bo widzę, że jest tutaj mega szeroka. Zobaczcie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ta bluzka jest ogólnie taka cała koronkowa. Naprawdę ładnie wygląda. Za długa nie jest. Rozmiar M... Cena 99 zł, natomiast ja za nią zapłaciłam 59. Chciałam mieć jedną taką bardziej elegancką, ale no, okaże się znowu za chwilę. Wzięłam też sobie taką bluzkę, ponieważ chciałam coś mieć w kolorze nude i niestety takie koszulki, o której myślałam, nie były przecenione, ale za to były takie bezrękawniki, więc stwierdziłam, że wezmę sobie taką jedną i zobaczę. Wzięłam M-kę, ale ja nie wiem, czy ten rozmiar jest, wzięłam dobry. Też nie wydaje się jakaś długa. Słuchajcie, w tych modelkach zupełnie to inaczej wygląda, także trzeba zobaczyć, przymierzyć i wtedy ewentualnie podjąć decyzję, co dalej z tym ubraniem zrobić. To jest MK 49 zł, ja za nią dałam 29, też ją przymierzę. I słuchajcie, spodnie. Spodnie, które kupiłam jako pierwsze, bardzo mi się spodobały i naprawdę chciałabym, w ogóle jak w piżamie to do was przemawiam, chciałabym, żeby były dobre. Uwaga. Niebieskie, jasne jeansy w rozmiarze 38 The Slim Boyfriend, które kosztowały na stronie 200, mają dziury,
Słuchajcie, ja mam takie fazy, raz lubię dziury, raz nie, natomiast jedne takie spodnie chciałam, bo też właśnie myślałam, żeby je nosić do takiej koszuli, do tych trampek, o których Wam przed chwilą mówiłam, także taki był plan, no ale niestety, że koszuli nie zostawię, to ten plan po prostu musi się zmienić i będę musiała inną koszulę dokupić, ale zobaczcie, tak one wyglądają, są całkiem ładnie skrojone, w sensie równiutkie mają te nogawki, także no zobaczymy, jak one, nie wiem, co to jest w ogóle za rodzaj spodni The Slim Boyfriend, także straight, mid, czyli że średni stan i niby proste nogawki. No w sumie może i proste. No dobra, biorę się za mierzenie. I dobrze, jeśli chodzi o koszulę, to zobaczcie. Znowu to samo, dekolt wielki jak diabli, także to już jest wkurzające dla mnie. Drugą rzeczą wkurzającą jest kołnierz, który trochę jest taki oldschoolowy i z jednej strony mi się podoba, ale z drugiej tak jakiś taki za... ostry jest, tak mam wrażenie. Nie wiem, ja w ogóle nie wiem, czy ta bluzka nie będzie mi się tak tutaj rozchodzić, bo ona generalnie jest tak jakby przyprasowana i to jest spoko, natomiast nie wiem, czy jak się ruszę, to nie będzie, wiecie. Bo ta koszula ogólnie, ona nie jest zła, ona ma coś fajnego w sobie. Ja sobie delikatnie te rękawy podwinęłam, bo one są takie nie w 5, nie w 10. Takie, zaraz Wam pokażę. Tak to wygląda, więc no nie wiem, ogólnie nie jest zła, nawet właśnie z tym czarnym stanikiem to wygląda tak fajnie. Jak kosztowała 49 zł, to myślę, że byłabym skłonna ją zostawić, natomiast jak więcej, to chyba niekoniecznie. Ona jest mega duża, mega, więc tutaj spokojnie, jakby Was interesowało, to bierzcie sobie, nie wiem, czy one są w ogóle na stronie jeszcze te ubrania, ale jakby co, to bierzcie sobie mniejszy rozmiar, bo MK będzie, zobaczcie. Fajna, przewiewna, no mówię, kwestia pewnie stylizacji, ja niekoniecznie może chciałabym ją nosić do niebieskich jeansów, bo właśnie z tymi jeansami ona mi się tak kojarzy, jakoś tak mdło wygląda, natomiast zobaczcie te jeansy. Jeansy wyglądają tak, one są troszeczkę z takim, no niby normalny stan, ale trochę takie są opadające na biodra, rozmiar jest na pewno dobry, kolor mają ładny, w sumie te dziury są fajne, jakoś tak. Moje stylowe skarpetki, w ogóle nie pasujące tutaj do tego outfitu, ale cóż, tak z tyłu wyglądają. I one kosztowały 109 zł, były przecenione z 200, także nie wiem, tak myślę sobie, że może jak ja bym je... Boże, mam nadzieję, że tu nic nie widać, słuchajcie, sorry, zapomniałam się. Może jakby je tak podwinąć trochę? No nie wiem, te spodnie wydają się być całkiem spoko, także spodnie chyba zostawię. Natomiast tą koszulą, ja zaraz muszę ją jeszcze do czegoś innego przymierzyć ją, do jakichś innych spodni i może wtedy będzie łatwiej mi podjąć decyzję, bo ja ogólnie też mam tak, że ja lubię w koszulach sobie postawić ten kołnierz, ale zobaczcie, to jest taki szpic tutaj, że wygląda jak Inspektor Gadżet. Także tutaj ewidentnie postawić kołnierza nie można, ale nie wiem, jakoś tak może ją... Muszę pokombinować, bo może jakbym, słuchajcie, coś jeszcze założyła, jakiś top pod nią, jakoś tak, no nie wiem, tak coś ma fajnego w sobie, to nie da się ukryć. Także sprawdzę cenę i wtedy podejmę decyzję. Cena tutaj będzie znaczącym czynnikiem. I dobra, teraz przymierzę tą bluzkę w kolorze nude. No słuchajcie, ten kolor jest po prostu przepiękny. Ja jestem mocno opalona i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Niestety bluzka to nie jest mój krój. Ja nie mam idealnej figury, jeśli chodzi o tą partię tutaj. I może gdybym miała piękny i smukły i umięśniony brzuch, to wyglądałoby to ładnie. Natomiast wiecie co, też chyba bym musiała mieć, ja nie wiem, rozmiar większy. Ja nie wiem, czy ja nie zamówię większej, bo tam są na stronie te bluzki jeszcze. W każdym razie ona ma kolor cudny, po prostu ten kolor. Ja podejrzewam, że jak ktoś ma bardzo jasną karnację, to ten kolor nie będzie wyglądał dobrze. Natomiast przy opalonej skórze, no to zobaczcie, pięknie wygląda. Natomiast też nie te spodnie, to na bank. To by musiał być z wyższym stanem, ale ogólnie wydaje mi się, bo ta bluzka, zobaczcie, mega krótka, taka do pępka. Natomiast no, tak... No nie wiem, chyba bym musiała mieć większy rozmiar, jak już w ogóle się zdecyduję, ale nie wiem, czy też będę w niej chodziła, bo z drugiej strony taki półgolfik, ani znowu było założyć, nie wiem. W każdym razie bluzka jest piękna, jak ktoś lubi takie bluzki, to myślę, że spokojnie mogę polecić i będę na bank szukała jakiejś bluzki w takim kolorze, bo po prostu tak ładnie wygląda, tak mi się podoba, jak jeszcze sobie jakieś usta czerwone zrobić, no po prostu cudownie, także niestety będę musiała ją oddać, ale... Nie jest powiedziane, że nie kupię sobie większego rozmiaru. No i ostatnia ta czarna bluzka, ta cała taka koronkowa. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. Musiałam sobie spiąć włosy, bo tak mi już wkurzały. Słuchajcie, co chwilę je poprawiałam. Raz w tą stronę, raz w tą stronę.
Bardzo, słuchajcie, jestem wkurzona, jeśli chodzi o tą bluzkę, dlatego że to już nie chodzi o rozmiar. Ona jest tu szeroka, ale z drugiej strony to też nie jest jakieś odstające, tylko to ładnie przylega, więc co do tego rozmiaru, ja bym się jakoś specjalnie nie czepiała. Natomiast już widzicie, jaka ona jest krótka znowu i jakbym wzięła S-kę, to ta S-ka byłaby jeszcze krótsza, więc myślę, że M-ka ogólnie rozmiarowo jest całkiem spoko. Ja Wam powiem, że ja obserwuję takie dziewczyny na Instagramie, które mieszkają też w Ameryce i one właśnie często mają tego typu bluzki i często są to właśnie chyba Zary ubrania. I tak mi się takie bluzki podobają, ale jakoś u siebie nie wiem, coś mi tutaj nie pasuje. Nie wiem, może to, że ona jest taka krótka, nie mam pojęcia. W każdym razie, no tutaj się nie da ukryć, że ona jest ładna, no bo ona jest bardzo ładna, zobaczcie. Może tych spodni, które wcześniej mierzyłam, do tych takich antracytowych, no nie mam pojęcia, no do tych na mak to nie wygląda dobrze. W każdym razie też nie wiem, muszę przemyśleć. Jak założę tamtych spodni i się okaże, że to fajnie wygląda, to może wtedy sobie ją zostawię? No nie wiem. Chociaż jedną będę miała taką elegancką bluzkę, bo ja w sumie takich bluzek nie mam. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten taki filmik Wam się podobał, trochę inny od tych, które zazwyczaj nagrywam. Ja zaraz na spokojnie jeszcze te ubrania sobie przymierzę i wtedy podejmę decyzję, czy któreś z tych ubrań w ogóle zostawiam, czy nie. Najbardziej jestem skłonna, żeby zostawić te spodnie. I zastanawiam się nad tą bluzką i nad koszulą. Natomiast Wy też wyraźcie swoją opinię na dole w komentarzach i piszcie, co Wam się podobało, a w czym wyglądam słabo i co powinnam oddać. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!